Dieta bez glutenu i laktozy. Jak to wygląda w gastronomii? Porozmawiajmy o dietach wykluczających. Beata, z Twojego dietetycznego doświadczenia osoby, które nie jedzą na przykład glutenu czy laktozy, jak to jest duża grupa dla restauratorów? Według Centrum Badań Opinii Społecznej to jest około 30% osób w Polsce stosuje diety eliminacyjne. I co to są te diety eliminacyjne? To są diety, które wykluczają jeden produkt lub wiele. I tak naprawdę osoby, które gdzieś pragną na przykład schudnąć, też bardzo często, i to jest największa o dziwo grupa osób, wybierają dietę na przykład bez glutenu. Więc jakby trzeba też rozróżnić osoby, które mają zupełnie inne podłoże niż stricte medyczne i stosują takie diety, ponieważ warto, żeby miały świadomość, że wbrew pozorom, po roku się okazuje w badaniach, takie osoby często tyją zamiast chudnąć. A wynika to z tego, że na przykład nie mają świadomości wyboru produktów i wybierają wysoko przetworzone, na przykład wafle ryżowe czy wafle kukurydziane, które są bez glutenu, owszem, ale kaloryczność jest dużo większa niż na przykład chleba żytniego na zakwasie. Natomiast druga grupa osób to są rzeczywiście osoby, które mają wskazania medyczne i są w pełni zdiagnozowane. I no, czyli to jest obiektywne tutaj. Tak, i mówimy tutaj faktycznie o celiakii, mówimy o osobach, które mają jakieś alergie. Też jest duża grupa osób z nietolerancjami, tymi tak zwanymi IgG zależnymi, do których lekarze mają różne podejście, aczkolwiek my dietetycy widzimy, że wykluczanie tych alergenów często przynosi pozytywne rezultaty. I ta grupa osób faktycznie powinna stosować dietę, natomiast bardzo ważne jest to, żeby obojętnie, czy osoby, które gdzieś tam chciałyby przejść na dietę z powodu mody, czy te, które mają problemy zdrowotne, żeby trafiły jednak do profesjonalisty i upewniły się, jak to robić. A niektórym, myślę, dietetyk mógłby z głowy wybić taką dietę szybciej niż zaczną stosować. Więc jak widać, temat jest bardzo szeroki i rynek musi się do tego dostosować. Tak samo jak zarówno rynek spożywczy, jak i restauratorzy. No to właśnie, to jak przygotować jako kucharz menu, żeby być przygotowanym, że przyjdzie osoba, która ma właśnie jakieś zalecenia i nie wszystkie produkty spożywa? No rzeczywiście, myślę, że dobrym pomysłem jest to, żeby każdy kucharz jednak przeszedł takie gruntowne szkolenie. Od podstaw dotyczących jak zamienników, czyli na przykład, no nie wiem, eliminujemy gluten, więc dajemy ryż, dajemy kaszę gryczaną, to są takie popularne produkty, natomiast no, takie mniej popularne, ale też stosowane, to sorgo, tapioka czy amarantus, no ale to już trzeba wiedzieć, co z tym zrobić, tak, no bo to wszystko brzmi dumnie, ale też jeszcze musi smakować, to jest pewnie bardzo ważne dla kucharza. Więc na pewno warto w kuchni mieć takie zamienniki jak makaron, bo jak ktoś się uprze, że chce spaghetti, to żeby można było ten zwykły pszenny makaron zastąpić na przykład choćby kukurydzianym czy jakimś innym bezglutenowym. Warto byłoby również, żeby kucharz miał świadomość, czym zastąpić tą mąkę pszenną, jeśli chodzi o zaprawianie zup czy sosów. I takim prostym sposobem jest na przykład używanie mąki kukurydzianej. Bo ja osobiście uważam, że nie widać jakiejś wielkiej różnicy, bo i mało, że sos smakuje, to jeszcze rzeczywiście jest dobrze gęste. Zagęszczony. No, troszeczkę inaczej sytuacja wygląda przy mące na przykład ziemniaczanej, bo faktycznie on jest taki bardziej ciągnący się, co może być niekorzystne przy niektórych potrawach. Ale to trzeba na pewno popróbować i warto taką gdzieś tam już wiedzę mieć. Też na pewno takim dobrym sposobem dla kucharza jest informacja, jak zastąpić na przykład mleko, tak, że myślę, że jest wiele produktów takich jak przepyszny, na przykład kurczak z mlekiem kokosowym, orzechami nerkowca i kolendrą, może bardziej takie wschodnie, ale to się da i jest to smaczne, tylko no, gdzieś o to trzeba zadbać, żeby tą wiedzę nabyć.
No dobrze, ale jeżeli zastąpimy składniki i mamy już te, które nas nie uczulają, które jeść możemy, no to to jest jedna rzecz. A co z przygotowaniem tego dania i z jakby podaniem go, bo to też przecież jest tak, istotne. Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ jak już się decydujemy na przykład na eliminację glutenu, to powinniśmy to zrobić od A do Z, czyli zadbać rzetelnie o to, żeby faktycznie w tej kuchni nie pojawiały nam się produkty razem, czyli produkty z glutenem i bez glutenu. Należałoby faktycznie zadbać albo osobną szafkę, albo pojemniki w, nie wiem, w jakimś kolorze intensywnym, żeby faktycznie było wiadomo, że to jest dla takich osób tylko i wyłącznie. Należy również zadbać o to, żeby kucharz, nie wiem, na jednej desce nie kroił chleba zwykłego i bezglutenowego, żeby nie używał tych samych noży do smarowania. Również, żeby gdzieś nie używał bezpośrednio, na przykład w piekarniku, nie wiem, nie kładł jakieś do zapiekania jakieś bruskiety, bo można zrobić przecież bruskietę też z chleba bezglutenowego, ale trzeba zadbać o to, żeby ten piekarnik był wyczyszczony. Czyli po prostu mówmy, czego chcemy i pewnie kucharz będzie mógł się stosować. Jak najbardziej.